Nocna prohibicja może sięgnąć kolejnej dzielnicy Poznania. Jeżyce mogą dołączyć do Starego Miasta, Łazarza i Wildy. I jak najbardziej. Trzeba to zrobić. To co się dzieje po 22? No to... Moim zdaniem taka prohibicja jest potrzebna nawet w północnej Irlandii, nie tylko na Jeżycach. Żyjemy na razie jeszcze w wolnym kraju, każdy może robić co chce i czy będzie to otwarte, ale w czym jestem, żeby handlować, no bo z tego jest biznes. Wczoraj radni osiedla Jeżyce zatwierdzili projekt uchwały o zakazie sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6 rano. Prohibicja miałaby obejmować sklepy spożywcze w całej dzielnicy. Alkohol wciąż można będzie kupić w restauracjach. Dosłownie po kilku tygodniach wracając gdzieś w nocy do domu, po prostu na ulicy Dąbrowskiego nagle zacząłem po raz pierwszy zauważyć, że leżą pijani ludzie na chodnikach. Tego wcześniej nie było. Mówi jeżycki radny Marek Jeżak, który przy poprzednich głosowaniach był przeciwny wprowadzeniu nocnej prohibicji. Jak twierdzi, zmienił zdanie, bo wsłuchał się w głosy mieszkańców dzielnicy. Teraz jako radny kolejnej kadencji, ale również jako w pierwszej wówczas, uważam, że najważniejszym głosem jest głos mieszkańców. Głos mieszkańców troszeczkę się zmienił. Stwierdzili, że nie chcą tego alkoholu, bo faktycznie zaczyna się robić niebezpiecznie. Projekt uchwały musi teraz zatwierdzić Rada Miasta. Pytani przez nas radni sugerują jednak, że nie powinno być problemu z zatwierdzeniem przepisów. Jestem jak najbardziej za, dlatego że jeżeli ktoś chciałby spędzić wspólnie czas ze znajomymi, napić się tego alkoholu, są do tego kluby, restauracje i tam chętnie bym wszystkich widziała. Jeżeli jest to jednoznaczne stanowisko, ale tak jak słyszałem, było to jednoznaczne stanowisko Rady Osiedla, ci ludzie są najbliżej mieszkańców, widocznie jest to uciążliwe. W takiej sytuacji nie sądzę, żeby w Radzie Miasta Poznania był opór. Najbliższa sesja Rady Miasta 15 października, ale nie wiadomo jeszcze, czy już wtedy radni będą rozpatrywać projekt uchwały o prohibicji na Jeżycach. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.